Truskiewicz, zamiar jiu-jitsu. Razem z moim zawodnikiem Dawidem pokażemy Wam kilka technik bez kimono. Technikę, którą Wam pokażemy, to tradycyjny slide pass, który jest na dole, walczy otwartą gardą. W tym momencie przeciwnik leży plecami na ziemi, nogi ma wbite w ziemię, tak? I teraz ruch, który robimy, wchodzimy nogą do środka, wjeżdżamy kolanem na jego nogę, ześlizgujemy się w ten sposób, żeby zostawić obciążenie na jego biodra, tak? I w tym momencie, kiedy zejdziemy, dopiero się odkręcamy i do pozycji bocznej. Tak, czyli mam przeciwnika, który leży na ziemi, podchodzimy, hop, hop. I dopiero odkręcamy. Ważne jest, aby przechodząc jego gardę, zrobić mocny wcisk, rzucając biodra do przodu, tak? Żeby iść w ten sposób. Hop, zaślizgując się i dopiero odkręcamy. Musicie to robić na szybkości, gdyż jeśli będziecie robić to powoli, to przeciwnik może zawsze w każdej chwili zareagować, gdzieś nas wykluczyć, zrobić nam jakiegoś psikusa. Idziemy slide passem, hop. Przechodzimy do pozycji bocznej. I teraz ważne rzeczy. Wykluczamy tą rękę, tak żeby mieć pod pachą. Druga ręka jest pod głową. Noga, która jest blisko jego nóg, jest zgięta. Druga jest wyprostowana, tak? W ten sposób mamy dobrze rozłożony środek ciężkości. Nasz mostek jest mostek. Przeciwnikowi trudno będzie ruszyć się w jakąkolwiek stronę. Dobrze go kontrolujemy. Dociskamy jeszcze. Pamiętajcie, żeby dociskać barkiem jego szczękę, tak? Dociskając barkiem jego szczękę sprawiamy mu na pewno mnóstwo bólu, dzięki czemu mamy ułatwione dojście do innych technik, tak? Bo jeśli leżymy sobie tutaj i nie sprawiamy mu żadnej presji, to przeciwnik zawsze będzie miał możliwość kombinowania, tak? Swoich ucieczek i tak dalej, i tak dalej. A jeśli mu sprawimy ból, zawsze ból będzie eliminował jego chęć walki i będziemy mieli ułatwione możliwości czy do przejścia kolana na brzuch, hop, i sobie przechodzimy, możemy sobie pracować dalej, dojść do na przykład do siadu, tak?